byłem na kilku koncertach z zespołem, jednym jeździłem z nim jako road manager, wcześniej jako kierowca. Patrzyłem na te kluby w Niemczech. I nie masz kompleksy. Nie ma takiego nadęcia jak u nas, że 100 tysięcy neonów i tak dalej. Wiadomo, że kluby jakieś tam typu tej muzyki elektronicznej, stricte jakieś tam drum and bass i inne rzeczy. Mamy tak jak pomarańcze. Oni się reklamują agresywnie, no, bo oni gdzieś tam muszą dotrzeć do tych wszystkich ludzi. Ja uważam, że jeżeli ktoś szuka muzyki jakiejś ciekawej, no to tyle trudu, żeby wejść na stronę jakąś. Naszą na przykład, waszą, czy jakąkolwiek. Czy jest ktoś jakiś fanem zespołu, śledzi jego poczynania. No to ten koncert powinien trafić. I teraz, jeżeli on oczekuje jakiejś sztuki wyższej, no to wiadomo, że ta sztuka nie zarabia często na siebie. I to nie ma się co oszukiwać, że to jest jakaś tam proza tego, że nikt z nas nie ma nieograniczonej ilości funduszy i żeby ten koncert też na zero wyszedł. Tak? No tak. Bo te koncerty, które myśmy zrobili w zeszłym roku, czyli Stringi, Krokę, Kasprzycki czy Marta Konzatko, fajne rzeczy naprawdę. A frekwencja była delikatnie mówiąc umiarkowana, tak? I teraz mówię, no dobrze, no ja mówię, okej, ja mogę wyplakatować całe miasto, tak? Ale to są jakieś koszty, nie? I teraz ja te pieniądze wolę jednak na ten zespół przeznaczyć, bo liczę na to, że jeżeli właśnie ktoś szuka, to znajdzie, tak? A stronę aktualizujemy non-stop. I jakieś przejrzenie tego, to rzucenie okien, co się dzieje, staramy się dodać z jak największym wyprzedzeniem, tak jak na przykład wiadomość, znaczy uważam, że ten system działa, bo o furmanach była lekka wzmianka na waszej stronie, na naszej nie było ani słowa, a pierwsze rezerwacje zaczęły się już robić. Tak. To de facto ja miałem problem ludziom odpowiedzieć, jaki to jest termin, bo go zapomniałem. Absolutnie, myśmy go dopiero dogryzali ten termin. Zmienili to ten, ale tak czy inaczej, że jakaś tam część biletów jest sprzedana. I uważam, że to jest właśnie tak ludzi, tak to się powinno odbywać. I teraz też staramy się, żeby te ceny biletów nie były jakieś zabójcze. Bo będzie koncert artkiestry zespołu takiej nazwie, no powiedzmy, no nie słyszanej często, tak? Goście są z Andrychowa, grają ciekawie, bilet jest 15 zł, czy to jest dużo, czy mało na 15 zł? Można zgubić dwie dychy i mieć mniejszy żal. No owszem, to nie jest dużo, trzy piwa. Także jest z tym kłopot, a znowu też nie chcielibyśmy robić konceptu za piątkę, bo to już jest żenada. No, to już jest żenada. Także ten koncert będzie jeden w miesiącu, dwa, no chcemy w czwartki jakieś takie pomysły robić, typu przyszli goście, grają na bongosach, chcieliby sobie zrobić warsztaty w czwartek. Nie ma problemu. Każdy, kto ma jakiś pomysł, czy potrzebuje na dużym nagłośnieniu, czy po prostu sobie stanąć na scenie i tak po prostu to zrobić. No, co, no, to fajny nie ma pomysł kłopotu, nie? Podałeś z tym, że kapela, która chce wypróbować, czy działa kawałek, może w trakcie imprezy tanecznej w sobotę skoczyć i zagrać ten kawałek albo dwa kawałki. Wiesz co, mnie to kusi. Dobrze, a dla mnie to jest jakaś pokusa. To jest cholerne ryzyko, bo ja się mogę liczyć z tym, że roztańczona publiczna zacznie, nie? Kurde, no. Teraz macie nas bawić, no ale to właśnie na tym polega. Masz ich na karku, ale w ramach ciekawostki, no wiesz, no dwa numery, no to będzie 7-80 minut i w zasadzie jest po krzyku, tak? I teraz... No trzeba to wytrzymać. Masz to ludzi ciśnienie na karku i jak gdyby ty ich nie zapraszałeś na ten koncert, także albo ten numer chwyci, albo nie, no i to tak może być trudno świetnie. Nie chwyci, no to uszy to będzie, pod to będziesz wiedział, że nie chwyci. Ale jest to pomysł. Ja o czymś takim nie słyszałem, żeby to się działo w Bielsku. Zresztą nie słyszałem, żeby w ogóle gdziekolwiek ktoś coś takiego zrobił, no ale takie historie myślę, że mogą być całkowicie... Wiesz, to trzeba jeszcze dobrze przygotować, ale to jest w rękach kapeli, która chce sprawdzić kawałki, a nie w twoich rękach. Ty masz jakby tutaj akurat... Wiadomo, że to będzie w pięciu na jakimś minimalnym sprzęcie, no, nie będziemy całych wszystkich stołów ściągać, nie ściągać i tak dalej. Najlepiej z pieców swoich, z zaskoczenia wyjść, powiedzieć, dzień dobry, będzie 10 minut przerwy, prosimy o reakcję i naprzód się. Uważam, że to jako ciekawostka też jest fajne, bo to będzie jakaś taka mega premiera, nie? To będzie numer, który właśnie próbujecie i teraz każdy mówi, wiesz co, ja ten numer słyszałem. Byłem wtedy tam, słyszałem ten numer, goście wyszli, w ogóle było jajo. No to ja już z jedną osobą też rozmawiałem z innego zespołu na ten temat i ja mówię, no kurde, pomysł fajny, ale ryzykowny. Strasznie się obawiamy tego. Wiesz, bo musisz je boksować na przykład z Placebo i z Iron Maiden, które szło akurat zaraz przed tym numerem. No i
Ale jest jedna rzecz, która no, jest nokautująca. Żywe granie ma w sobie energię, której się nie da wypuścić z samych głośników, więc no wiesz, to jest pomysł. No. To jest kwestia odwagi i kapeli. Ja jestem za tym. Najpierw zagramy ten koncert u Ciebie 15. Natomiast w związku z tym, że nową płytę planujemy nagrać w styczniu, ja na pewno się tu pokażę z chłopakami i zrobimy tę próbę. Musimy to udźwignąć. Znaczy jeszcze będzie dobry tydzień, taki śmieszny trochę, bo roczek chcemy obchodzić przez 4 dni. 4 dni rok. 4 dni rok będziemy obchodzić, no, tak, czyli no, to będzie w granicach tam powiedzmy 10, czyli środa, listopad, później święto w czwartek. W piątek to następna rzecz, w sobotę następna rzecz. Będzie jakiś tam zespół, cover band, ale goście z dobrą energią, tacy naprawdę fajni. Doświadczeni muzycy, no tam gdzieś te standardy powiedzmy rockowo-bluesowe, ale z takim dobrym kopytem. Nie? Aha. Będzie drag queen. Będzie drag queen. Ciekaw jestem, kogo zaśpiewa. Będzie numer polegający na tym, że DJ, który będzie grał sobie jakieś tam rzeczy, do tego będą dogrywane live, perkusja, klawisz, gitara elektryczna, także w trakcie imprezy po prostu będzie pół na pół. Taki projekt się kiedyś tam odbywał, jeszcze poza światem bodajże, i fajnie to wychodziło, nie wiem dlaczego oni to zarzucili, może... Trudno mi powiedzieć, nie wnikałem w to, ale numer jest przeliczony i to jest fajne, bo w którymś momencie ten DJ się wycisza i na tych trzech podstawowych instrumentach goście dalej ciągną. Nie? Warto będzie takie coś zobaczyć. No i teraz, jak się wyrobicie z materiałem na listopad, to zapraszam. No. Także każdy, kto ma, to chciałby tak. Znaczy inaczej, to też nie będziemy, mówię, z góry bezkrytycznie przyjmować wszystkich, bo był taki czas, który poświęciliśmy na dobór muzyki, która ma lecieć sobie w tygodniu i ewentualnie jeszcze tą główną linię w sumie pomysłu na te zespoły, które się tu mają odbywać, bo my się tam też w gatunku nie ograniczamy, powiedzmy, no nie będą to jakieś skrajne rzeczy, ale gdzieś to będzie szło sobie jakimś tam środkiem. Natknęliśmy się na takie zjawisko, że jest jednak kupa muzyki, to zdanie jest groźne, nie? Ale jest kupa muzyki niepotrzebna. No, jest dużo niepotrzebnej i teraz ciężko jest komuś powiedzieć w oczy, że no stary, no nie. Nie, ale dlaczego? No widzisz, no nie mogę ci powiedzieć dlaczego, albo nie powinienem, także no to... Każdy inaczej do swojej twórczości, skoro to robi, podchodzi w taki sposób, no niestety, że ma to jakąś wartość. Twórcy jesteśmy teraz... trochę zarozumiali i bezkrytyczni. No trudno znaleźć dystans do samego siebie, wiesz, to jest no, niełatwa sytuacja. No wiesz, no to jest to, że jeżeli ktoś zadziała jako lustro, jeżeli ty nie masz obciachu, żeby to zrobić, to jest tylko nobilitujące, wiesz? No bo wiesz, no można się łatwo pozbierać, bo nie jest najłatwiej powiedzieć na początku. Potem już jest coraz gorzej. No tak, z tym, że no też my byśmy nie chcieli się stawiać jakiś tam opcji, że no mamy monopol naprawdę absolutną, tak? Jeżeli my twierdzimy, że zespół jest zły, to znaczy, że jest zły. Nie, no nie, ale masz to... parametry klubu, no i tu jest. Się gdzieś tam nie mieści, znaczy inaczej ten odbiór mógł być trudny i teraz renoma, na jaką my pracujemy, czy to, z czym chcemy być skojarzone, może się rozmyć niepotrzebnie przez jakieś takie rzeczy, które no może i są ciekawe, może są wartościowe, z tym, że no, tak jak mówię, no tej muzyki, powiedzmy, niepotrzebnej jest jednak niemało. Jakoś to trzeba przyjąć. Tak? Jest też dużo znakomitej muzyki. Sam mnie zaskoczyłeś tym, co znalazłeś w Czechach, co przywiozłeś z kontaktów. Tak, no to był to absolutny przypadek. Z klubem, no i okazuje się, że Mistek to jest jeden projekt. Rzut za granicę, kawałeczek i znaczy my chcemy zupełnie oryginalne sytuacje. Żeby to, znaczy tą współpracę transgraniczną będziemy chcieli rozwijać, bo jest projekt Euroregion Beskidy. I też jest znowu... No ja kibicuję wam w tym. No to jest... Znaczy, wiesz, no nie to... jeden próbował, ale często całkiem jest... Całkiem zwyczajnie jak zwykle chodzi o kasę, tak? Bo program na innowacje się skończył. Tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Została nam opcja jako właśnie w Euroregionie, współpraca transgraniczna. To też nie chcielibyśmy tworzyć jakiejś sztucznej rzeczy, tylko sztuki dla sztuki po prostu. Że po prostu zakładamy sobie, nie wiem, na przykład drukarnię i wydajemy biuletyn jako fundacja i płacimy swojej drukarni za to, żeśmy go wydali, a w biuletynie nie ma nic.
Bo takie, zgadza się, bo takie numery no, ale ty się zupełnie innym kluczem poszedłeś. Dogadałeś się z człowiekiem, chcemy... który podobnie myśli, tylko że po drugiej stronie granicy. To znaczy też ma swoją selekcję muzyki, którą chce widzieć u siebie w klubie i którą chce puszczać.